Związek Przedsiębiorców i Pracodawców po raz szósty opublikował raport Warunki prowadzenia firm w Polsce 2016. W raporcie prezentujemy dane makroekonomiczne, statystyki dotyczące wydajności administracji, sektora publicznego, jak i dane porównawcze Polski i innych gospodarek świata, jeżeli chodzi właśnie o warunki i otoczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. W tegorocznej edycji raportu Polska wypadła odrobinę lepiej, jeżeli chodzi o podstawowe procedury administracyjne. Trzeba zauważyć, że przedsiębiorcy mają lżej, łatwiej jest otwierać, zamykać działalność gospodarczą. Jednakże ten awans firm w Polsce dotyczy bardzo niskiej bazy, czyli wzrost Polski ma miejsce, ale on cały czas na tle innych państw, nie tylko Europy, ale Europy Środkowej i Wschodniej jest poniżej średniej. I tak dla przykładu, jeżeli chodzi o skomplikowanie systemu podatkowego czy wymiar sprawiedliwości, to są dwa obszary, w których właściwie jesteśmy najgorsi w Europie Środkowej i Wschodniej. Inne kraje z regionu, takie jak Słowacja, Estonia czy Niemcy, znacznie lepiej się pasują w tym obszarze. Podobnie jest, jeżeli chodzi o otwieranie działalności gospodarczej. Tutaj nastąpił istotny wzrost wobec lat poprzednich, ale w porównaniu do innych państw cały czas mamy wiele do zrobienia. Zmienność prawa to jest istotny element, który negatywnie wpływa na naszą ocenę warunków prowadzenia firm w Polsce. Statystycznie, jeżeli chodzi tylko o prawo podatkowe, które wprost dotyczy każdego podatnika, przedsiębiorcy w Polsce, to statystycznie co tydzień zmieniało się prawo w tym zakresie. To nie jest coś, co może mały i średni polski biznes łatwo przetrawić i przejść do porządku dziennego, zapoznając się z kolejną tą zmianą. Także podsumowując, mamy dwa obszary, gdzie konsekwentnie wymagana jest praca. I to nie taka praca, gdzie zmieniamy system odrobinę każdego roku, ale tutaj musimy przebudować podstawy. Mowa o skomplikowaniu systemu podatkowego, o niejasności przepisów podatkowych oraz efektywności wymiaru sprawiedliwości.